To inwestycja, którą próbowali blokować mieszkańcy osiedla rzemieślniczego, których domy znajdują się najbliżej planowanej budowy. I chociaż wiadomo, że nie wszyscy pogodzili się z tym, że na wyjeździe z Budzistowa będzie wiadukt, to jednak ostatnie propozycje sporo osób uważa za lepsze niż te pierwotne, a dotyczą one głównie wysokości wiaduktu. Wysokość tego wiaduktu, tego nasypu została obniżona do 6 metrów, a wyjściowo ta wysokość miała być około 8 metrów, także mówimy tu o dość znaczącym obniżeniu wysokości tego wiaduktu i tego nasypu przy jednoczesnym zachowaniu właściwych skrajni drogowych pod samym wiaduktem, także tak, komunikacja pełna pod tym wiaduktem również jest zapewniona. Zostaną też wykonane nasadzenia na skarpach i przy samym nasypie będą zamontowane ekrany akustyczne właściwie na całej długości wiaduktu. Będą to również takie ekrany akustyczne, które będą umożliwiały po prostu nasadzenie zieleni, która je porośnie, również zmniejszając ten efekt wizualny, krajobrazowy samej drogi. Dokumentacja na realizację tej inwestycji jest praktycznie ukończona. Wczoraj została zatwierdzona przez Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji. W przyszłym miesiącu ma być przyjęta przez specjalną komisję. Zatwierdzenie tej dokumentacji da nam możliwość następnie złożenia do pana wojewody wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tej inwestycji. Czyli mówimy tu o tym tak zwanym, mówiąc kolokwialnie, pozwoleniu na budowę, ponieważ decyzja ZRID za równą możliwe rozpoczęcie robót, jak i również oznacza przejęcie gruntów pod inwestycję, przeprowadzenie procedury odszkodowawczej. Ta procedura potrwa kilka miesięcy. Możliwe więc, że na przełomie tego i następnego roku zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Te mogłyby się rozpocząć w 2022 roku. Wiadomo, że będą kosztować wiele milionów złotych.